Matur ciąg dalszy. Ministerstwo Edukacji zapewnia o prawidłowym przebiegu egzaminów. Sprawa wycieku treści egzaminacyjnych z początku maja jest zbadana przez policję, informuje minister Przemysław Czarnek. Tegoroczne matury przebiegają prawidłowo i bez większych zakłóceń, ocenił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Poza oczywiście incydentami z alarmami bombowymi, na które no, można było powiedzieć, byliśmy przygotowani, dlatego ścisła współpraca Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Policji i Centralnego Biura Śledczego Policji przyniosła spodziewane efekty. Mimo że alarmy były fałszywe, w niektórych szkołach doszło do ewakuacji. Przy czym egzaminy i tak się odbyły, rozpoczęły się z lekkim opóźnieniem, ale wszystkie egzaminy wszędzie odbyły się pomimo tych incydentów. Dyrektorzy placówek stają na wysokości zadania, jeśli chodzi o prawidłowy przebieg egzaminów maturalnych, podkreślał szef resortu. Szczególnie, że kolejnym wyzwaniem dla szkół są obostrzenia związane z COVID-19. Już w marcu przy egzaminach próbnych przećwiczyliśmy w szkołach ten reżim sanitarny. Wyszło to bardzo dobrze i dzisiaj też, jak wiemy, znakomicie to przebiegało. Minister odniósł się także do sytuacji z początku maja, gdy doszło do wycieku treści egzaminacyjnych przed planowanym czasem rozpoczęcia matur. Pomimo wszelkich zabezpieczeń, które stosujemy w tej materii, komisyjne otwieranie kopert z zadaniami, spisywanie protokołów, obecność nauczyciela wraz z dyrektorem przy tym wszystkim. Natomiast no, to rzeczywiście jeden człowiek jest w stanie zrobić takie nieprzyjemne rzeczy. Obecnie sprawę bada policja. Mimo tych trudności nie ma powodów, by unieważniać czy powtarzać tegoroczne matury, zwracał uwagę minister.